ale ze mnie gapa. Myślałem, że to do was mówię, a mówię sam do siebie. No. Witam was w kolejnym odcinku zadając się Let's Trading na moim skromnym kanale. No, ja oczywiście jestem admirał Karol92. I jak pamiętacie, pokonaliśmy dwa smołowe potwory. No, a to teraz pozbieramy te kryształki i zabędziemy swój sprzęt. Dobrze, to ja się klasycznie uciszam i życzę wam przyjemnego odbioru. Thank you.
Program SCAN. Skanuje identyfikator wirus. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Ładunek. Jestem pod wrażeniem. Niewielu na twoim miejscu by się tego podjęło. Mogę zobaczyć? Ani jednej rysy, a smoła bezpiecznie czeka w środku. Można na ciebie liczyć, przyjacielu. To teraz podłącz mnie do sieci chiralnej. Moje badania w końcu się rozkręcą. Dziękuję. To oczywiste, ale dla wszystkiego wspomnę. Ta smoła ma związek z wynurzonymi i wdarciem. Koniec końców, zarówno smoła, jak i temporal to charakterystyczne elementy powdarciowego ekosystemu. Takie nagłe zmiany w środowisku nieuchronnie prowadzą do wymierania organizmów, które nie potrafią się przystosować. Pozostałe zawdzięczają adaptację wzmacniaczom transkrypcji, czyli sekwencjom DNA, które zapewniają korzystne cechy. Pełnią one kluczową rolę w procesie ewolucji. Istnieją jednak geny o odwrotnym działaniu. Te, które odpowiadają za wady. Czynniki wymierania, jak je nazwano. Można je porównać do nasion rozwoju i zanikania. Czynniki te mogą być w nas uśpione, niczym niepodjęty jeszcze wybór. W każdej istocie, od zarania dziejów i początku czasu. Jeśli tak jest, w głębi smoły może się kryć przedwieczny dowód. Potwierdzenie genetycznych decyzji, które mogą nam pomóc się odnaleźć w obecnej sytuacji. W każdym razie, dzięki tobie, mogę teraz znacznie dokładniej zbadać skład smoły. Możesz być pewny, że podzielę się swoimi odkryciami. Brawo, Sam. Nawet nie wiesz, jak bardzo nas wspomogłeś w badaniach nad wdarciem śmierci. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie ciała mamy i amonitu. Skoro już przy tym jesteśmy, analiza jego pępowiny idzie pełną parą. Porównuję dane z tymi, które znalazłem w odzyskanych archiwach. W każdym razie, zajrzysz do laboratorium. Przygotowania do integracji przekaźnika chiralnego dobiegły końca. Gdybyś mógł zebrać wszystkie potrzebne materiały i przynieść je tu do mnie, byłbym bardzo wdzięczny.
Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz... Nowa i lepsza wyrzutnia bolasów. Może wystrzeliwać pociski o znacznie zwiększonym zasięgu. Nieźle, co? To pistolet, który wystrzeliwuje hematopociski, uprzednio nasycone twoją krwią. Może trochę poharatać wynurzonych, których spotkasz. Podczas użycia napełnia magazynki krwią, pobraną z twojego ciała lub worków. Ilość krwi w naboju zależy od czasu trzymania spustu. Im jest dłuższy, tym większa ilość krwi i potencjalnych obrażeń zadanych wynurzonym. Tylko nie wyprztykaj się z całej krwi, okej? Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Broń do schodu.
Skanuję identyfikator Reaver. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie.
Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Ładunek. Dostawa ukończona. Wyświetlam ocenę pracy. Dziękujemy za wsparcie. Dobra robota. To ważne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Dziękuję, Sam. Oddajesz nam przeszłość, a wraz z nią niezwykle cenne wskazówki. Bez obaw, właśnie wróciłem. Mamy czas. Kiedy spotkałeś mamę, doświadczyłeś silnej reakcji immunologicznej, prawda? Był tam wynurzony. Tak, ale mogło ją powodować coś jeszcze. W ciele mamy również odkryłem duże pokłady materii chiralnej.
Nie mówię o minimalnym skażeniu skóry albo ubrania. Jest we wszystkich komórkach, które przecież już nie żyją. Ten wynurzony musiał być wyjątkowy. Był jej dzieckiem, ale jednocześnie jej duszą. Najpewniej jej K i H się nie rozdzieliły. Utrzymały połączenie poprzez pępowinę. To jedyne wyjaśnienie. Dlatego nie miałem śladu po jej dotknięciu? Tak, ale to nie wszystko. 10 sekund do zatrzymania akcji. 5, 4, 3, 2, 1. Zmodyfikowałem logi. W siedzibie nie będą mieli zapisu naszej rozmowy. Patrz, wiadomość od Deadmana. Była przy pępowinie. Sam, przepraszam. Powinieneś wiedzieć, co niosłeś. Ale bałem się, że Die Hardman też się o tym dowie. Nie pozostało mi nic innego, jak milczeć. Proszę cię o dyskrecję. Wciąż nie wiem, czy dyrektorowi można ufać. Ta pępowina pochodzi od Bridget Strand. Odciąłem ją w tajemnicy. Nie była połączona z płodem. Znajdowała się na zewnątrz ciała. Prezydent mi ją powierzyła. Powiedziała, że to klucz do zagadki wdarcia. Prosiła przy tym, żebym nie mówił dyrektorowi. Pępowina nie nosi śladów rozkładu ani martwicy. Prawie jakby czas się zatrzymał. Pomyślałem, że może Hartman coś rozjaśni, więc ukryłem ją w twoim ładunku w węźle górskim. Spostrzeżenia Deadmana były trafne. Jest dokładnie jak z mamą. Jak to? Coś łączy tę pępowinę i ciało mamy. Ich komórki zawierają duże ilości chiralium. Innymi słowy, pępowina musiała być połączona z plażą. I to uchroniło ją przed rozkładem. Stworzyłem zarys nowej teorii. Ma dziury, ale i tak się nią podzielę. W historii Ziemi zapisało się wiele wymierań, dużych i małych, w tym Wielka Piątka. Badając warstwy gleby, będące jakby kroniką, trafiamy na pokłady chiralium z tych okresów. Co, jeśli pojawianie się plaż i związanych z nimi zjawisk od zawsze towarzyszy właśnie wymieraniu? Czyli... Tak. Nasze wdarcie może być zaledwie jednym z wielu. Dane, które pozyskaliśmy dzięki tobie, sugerują, że rozpoczęło się szóste wymieranie. Szóste wymieranie? Przestań. Wiesz, co to jest? Zamarznięty mamut sprzed 10 tysięcy lat. Brawo. A to? Człowiek lodu sprzed 5,5 tysiąca lat. Oni też mieli takie pępowiny. Tak, jasne. Zaczekaj. Co, jeśli mamut i człowiek lodu nie zamarzli? Twierdzisz, że czas się dla nich zatrzymał? Podobnie jak dla mamy? Niestety wdarcie odebrało nam wszystkie okazy. Nigdy już nie będziemy mogli ich zbadać. Zachowały się jednak urywki informacji. Z pomocą sieci chiralnej i ewolucyjnej biologii rozwoju być może uda nam się coś rozjaśnić. Dobrze, popatrz. Dinozaur sprzed 65,5 miliona lat. Pępowina bez cech rozkładu. Tylko ssaki mają pępowiny. Nie. Tylko ssaki mają pępowiny związane z rozrodem. Tu mamy coś innego. Coś jakby splot z zaświatów. Przypuszczam, że pępowiny ssaków w pewien sposób naśladują splot, który z czasem ewoluował.
Nie powinniśmy zakładać, że wszystko, co związane z wdarciem, jest niekorzystne. Trylobity, amonity, dinozaury, mamut, człowiek lodu. Dla wszystkich tych okazów zatrzymał się czas. Wszystkie, bez wyjątku, miały sploty. Innymi słowy, mogły być połączone z plażą. A to, w świetle teorii o czynnikach zagłady, czyli CZ, skłania mnie do przypuszczenia, że owe czynniki to właśnie istoty ze splotami. Widzisz sam, sploty łączą czynniki zagłady z plażą. I to za sprawą tego połączenia czynniki w jakiś sposób wywołują wdarcie śmierci. Twierdzisz, że Bridget była czynnikiem zagłady? Jest stanowczo zbyt wcześnie, by cokolwiek stwierdzić. Zresztą spaliłeś jej ciało, więc go nie zbadamy. Hicks mówił, że Amelie jest czynnikiem, że nie ma Dooms jak ty i ja. Sam, myśl. Załóż, że prezydent Strand była CZ. Przecież jej córka mogła to odziedziczyć. A przynajmniej Hicks może na to liczyć. W końcu matki i tak już nie ma. Więc porwał ją, żeby wykorzystać jej moc do sprowadzenia zagłady. Może. Może nie. Wątpię, czy moc jednego czynnika jest w stanie wywołać wdarcie. Zakładając, że Amelie nim jest. Hicks jest przekonany, że się nada. Wiem. I dlatego musimy ją jak najszybciej odbić. Została minuta. Chwyć się stabilnej powierzchni. A, tym razem serio. Sam, idź na zachód. A jak mam gadać z Die Hardmanem? Z właściwą sobie rezerwą. Nic nam nie przyjdzie z tego, że pozna nasze podejrzenia. Na razie ważne jest to, żeby rozbudować sieć chiralną. Dobra. Aktywuję system bezpieczeństwa. 5, 4, 3, 2, 1. Czas, Sam. Gdy będziesz gotowy, udaj się na brzeg smułowiska i rozpocznij pracę nad przekaźnikiem. Kiedy skończysz, użyj Cupida i go podłącz. Niezbędne materiały już na ciebie czekają. Zapasów jest mało, więc traktuj je z rozwagą. Będziesz sporo dźwigał. To może być twoje najtrudniejsze zlecenie. Hartman zna to miejsce lepiej niż ja, więc oddaję mu głos. Już najwyższa pora, żeby go uruchomić. Wyzwalam impuls. Odsunąć się. Tak, w sprawie tej stacji. W miejscu, które wybraliśmy, miała stanąć stacja, którą straciliśmy przez smołowisko. Żeby było śmiesznie, zawiesiliśmy budowę, ponieważ uważaliśmy ten teren za zbyt niestabilny i zdradliwy. Tym razem to nasza najlepsza opcja. Miejmy nadzieję, że zmiana decyzji nie była słuszna. Na szczęście fundamenty, które położyliśmy, pozostały nietknięte. Ty musisz tylko dostarczyć tam wszystkie niezbędne materiały i dokończyć robotę. Tylko tak możemy rozbudować sieć na zachodzie i ocalić Amelie. Liczymy na ciebie, Sam. Thank you.
Zlecenie przydzielone. Tak trzymaj i nie puszczaj. Użycie broni dozwolone. Użycie broni dozwolone. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Użycie broni dozwolone. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Tam. Miejsce jest zbyt blisko istniejącego obiektu. Jeśli chcesz coś zbudować, wybierz punkt poza kręgiem sensorowym. Użycie broni dozwolone. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Użycie broni dozwolone.
próba zakończona. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. No dobrze, w tym momencie zakończymy ten odcinek i w następnym będziemy przemierzać dalsze. Może gdzieś po drodze się zbudujemy Tyrolkę, żeby było łatwiej się poruszać. No dobrze, z mojej strony to tyle. Cześć i czołem, kluski z rosołem.